Mieszkańcy Szczecinka, którzy chcą sprawdzić, jak przedstawiają się wyniki pomiaru jakości powietrza na stacji przy ulicy Przemysłowej, mogą to zrobić tylko wówczas, gdy wiatry wieją z innych kierunków niż wschodnie. Stacja przestaje działać, gdy wiatr wieje ze wschodu. Zjawisko to zaobserwowali członkowie stowarzyszenia Terra. Ostatnio bardzo często słyszymy, że stan naszego powietrza w Szczecinku już uległ poprawie, że jest już dużo lepiej. Natomiast my obserwujemy zupełnie zgoła odmienną sytuację. W momencie, proszę Państwa, kiedy wiatr zmienia swój kierunek i zaczyna wiać na stację online na ulicy Przemysłowej, momentalnie stacja przestaje działać, jest po prostu wyłączana. Takie sytuacje obserwujemy od dawna, mają one bardzo często miejsce. I dzwoniliśmy już w tej sprawie do WIOŚ-u, usłyszeliśmy odpowiedź taką, że tego przyczyną może być na przykład brak w dostawie prądu. Jednak jest to bardzo dziwna sprawa, ponieważ na tych samych ulicach, w tej samej dzielnicy, gdzie znajduje się obecnie stacja online, prąd zawsze jest wtedy, gdy akurat na stacji go brakuje. I proszę Państwa, akurat dzisiaj mamy wiatry wschodnie, wczoraj były południowo-wschodnie, w nocy również. Stacja standardowo została wyłączona. Z 12 na 13, czyli z soboty na niedzielę w nocy, zamilkła o godzinie 1:00, przestała po prostu działać. Taka sytuacja jest do dnia dzisiejszego. Dosłownie godzinę temu robiłam screen tej stacji, gdzie widać dokładnie, nie ma do tej pory wyników, czyli praktycznie 2 dni. Takie sytuacje występują po kilka dni. I jak możemy tutaj mówić, że powietrze jest lepsze? No w takiej sytuacji jest lepsze, skoro średnia pomiarów jest po prostu zaniżana. Może i w ten sposób. Także w najbliższym czasie postaramy się tę sprawę oczywiście wyjaśnić. Skuteczny kurs odwykowy dla chcących rzucić palenie tytoniu odbędzie się w Szczecinku w siedzibie filii chrześcijańskiej służby charytatywnej przy ulicy Limanowskiego. Kurs potrwa 5 dni. Program jest grupową terapią opracowaną przez lekarzy i psychologów ze Stanów Zjednoczonych. Walka z nałogiem, prowadzona na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej, dała już zwycięstwo około 60% uczestników wcześniejszych kursów. Powiat szczecinecki utrzymuje się w czołówce najlepszych powiatów w Polsce. W rankingu powiatów organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szczecinecki samorząd powiatowy w kategorii powiaty do 120 tysięcy mieszkańców zajął 4. miejsce, a w klasyfikacji ogólnej 11. To jest taki ranking, który od wielu, wielu lat w zasadzie Związek Powiatów Polskich w skali powiatów organizuje na 375 powiatów, które są w Polsce. Jeżeli pan powiedział, że w ubiegłym roku mieliśmy 11 miejsce, w tym roku 4, ale przypomnę, w roku 2006 byliśmy... Dziewiąte miejsce. Tak, przepraszam. Ale w 2006 byliśmy na 1. miejscu, byliśmy laureatem. Więc oczywiście to jest tak w sporcie, tak? Na pudle się bywa czasami, natomiast ważnym jest, czy jesteśmy w tej czołówce. Ja cenię sobie ogromnie, że w tym rankingu powiat szczecinecki od 2000 roku jest w ścisłej czołówce, bo w zasadzie prawie z tej pierwszej dziesiątki nie wychodzimy. Jeżeli jest 375 powiatów, to na pewno jest to istotne. Ten ranking, on jest w różnych obszarach oceniania za różnego rodzaju przedsięwzięcia, czy one są w skali dotyczącej inwestycji, czy funkcjonowania urzędu, czy powiadamiania naszych interesantów, czy wypełniania określonych czynności wynikających z prac administracyjnych. On jest bardzo szeroki, tam za przyznaje się określone punkty za właśnie wprowadzanie tego typu działań i stąd później robi się taką ogólną klasyfikację. Wydaje mi się, że są szanse na to, żebyśmy faktycznie w przyszłym roku byli nawet na 1. miejscu, ponieważ jest jedna sprawa, której nie mamy zrobionej, nie mamy wprowadzonej normy ISO w Urzędzie Starostwa i to dosyć mocno nas dołuje w tych wszystkich notowaniach wynikających z tego rankingu. Gdy byłaby norma ISO, to na pewno byśmy o wiele więcej punktów, ponieważ w innych przedsięwzięciach jesteśmy grubo ponad innymi powiatami. Mówię tutaj również o wielkości środków finansowych przeznaczanych na inwestycje z budżetu, pozyskanych środkach finansowych z Unii Europejskiej na różnego rodzaju przedsięwzięcia, a rok 2011, 12, zresztą 10 też był rokiem, w którym naprawdę boom inwestycyjny i wielkość środków pozyskanych z Unii Europejskiej była ona
moc ogromna. Dodajmy, że jest to ranking powiatów o liczbie do 120 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest, jeden taki ranking. No może warto dodać, że sąsiedni powiat drawski również wysoko się plasował. Tym razem to jest w kategorii do 60 tysięcy mieszkańców. Zajął trzecie miejsca, więc tutaj Pomorze dosyć mocno stoi. Ale to proszę zwrócić uwagę, ja w roku 2011 i 2012 wspólnie z powiatem drawskim realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w wykorzystaniu środków unijnych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, powiat szczeciniecki, powiat drawski, białogardzki, świdwiński, kołobrzeski jeszcze, tak zwana zielona energia, powiat szczeciniecki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat białogardzki, ale my byliśmy liderem tego przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli się ocenia dany powiat, to dotyczy to tego, co on u siebie wykonał i zdziałał. Wspólnie z powiatem drawskim jesteśmy w lokalnej grupie rybackiej, mamy do dyspozycji te 18 300 tysięcy złotych, więc nie dziw, że jeden i drugi powiat jest w tym czubie i mi się wydaje, że warto to docenić i zauważyć. No może jeszcze powiedzmy o rankingu, jeżeli chodzi o energię odnawialną. Tutaj powiat szczeciniecki uplasował się na 5. miejscu, więc też wysoko. Energia odnawialna to jest też ranking, który chyba, o ile pamiętam, w 2006 roku wszedł do takiej oceny. To jest kwestia faktycznie monitorowania i zgłaszania pewnych pomysłów, przedsięwzięć albo inwestycji, które są realizowane w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu szczecineckiego. My na początku byliśmy jednym z nielicznych powiatów, który w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłacał do montażu baterii słonecznych, dopłacaliśmy do likwidacji eternitu, dopłacaliśmy do takich ekologicznych przedsięwzięć i stąd tutaj te inwestycje w jakiś sposób funkcjonują na terenie powiatu szczecineckiego. Jest u nas sporo malutkich elektrowni wodnych. To wszystko na bieżąco monitorujemy, zgłaszamy te przedsięwzięcia, które działają na terenie powiatu szczecineckiego do rankingu i w ten sposób przyznaje się określone punkty, czyli ze swojej działalności, tej, którą się stara promować, plus inne przedsięwzięcia, one jakby w rankingu są oceniane i stąd nasze ulokowanie na tym 5. miejscu, ale też od kilku lat utrzymujemy się w zasadzie w pierwszej dziesiątce, poza nią nie wychodzimy. Rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym oraz kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy to zadania, które realizuje Zachodniopomorska Komenda Ochotniczych Chówców Pracy w ramach ogólnopolskiego programu OHP jako realizator usług rynku pracy. W tym celu we wtorek w Szczecinku uruchomiono dwie nowe jednostki – Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Punkt Pośrednictwa Pracy. Dzisiaj mamy przyjemność otworzyć dwie nowe jednostki w Szczecinku. Są to jednostki powstałe w ramach ogólnopolskiego projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. Tymi jednostkami są Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Punkt Pośrednictwa Pracy. Są to jednostki, których działalność skierowana jest głównie do osób młodych, tak jak działalność całych ochotniczych chówców pracy, ale zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby tutaj na ulicy Kościuszki do skorzystania z naszych usług. Są to usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz organizacji szkoleń. Co istotne, szkoleń, które są poprzedzone badaniami, które są poprzedzone deklaracjami pracodawców gwarantującymi przyszłe zatrudnienie. Czy to nie jest wyręczanie powiatowych urzędów pracy? Ja myślę, że tutaj się doskonale uzupełniamy. Działamy już od wielu lat wspólnie, ramię w ramię i żadnych nigdy nie było tutaj na tym gruncie jakichś niewyjaśnionych sytuacji. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Czym szersza oferta, tym lepiej. I tak sporo jeszcze ciągle osób pozostaje bez pracy, bez zatrudnienia, bez odpowiedniego przeszkolenia, więc myślę, że jest to obszar, na którym wszyscy możemy działać. Nowe punkty to również nowe miejsca pracy. Tak, tutaj w Szczecinku zatrudniliśmy dwie osoby do naszych jednostek na pełnym etacie, także jest to też jakaś wartość dodana. I te osoby już bardzo aktywnie działają, już są zaplanowane szkolenia, już są oferty pracy dostępne tutaj w naszym punkcie. Jak długo ten punkt będzie funkcjonował? W tej chwili jest to zaplanowane do połowy 2014 roku. Później efekty tego typu projektów muszą być utrzymywane, więc ja jednak pokładam nadzieję, że jeszcze przez dobrych parę lat ten punkt będzie czynny. Takich punktów na terenie województwa jest kilkanaście?
W tej chwili tych powstałych w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy jest już 21. Chcemy jeszcze dwie jednostki otworzyć, czyli docelowo 23 jednostki na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czym będzie zajmował się Ośrodek Szkolenia Zawodowego? Ośrodek Szkolenia Zawodowego został powołany po to, żeby pomóc młodym ludziom znaleźć pracę na obecnie bardzo trudnym rynku pracy. Szczególnie będzie się zajmował przekwalifikowaniem, ponieważ w tej chwili młodzież musi mieć atrakcyjne zawody, żeby być konkurencyjny na tym rynku. Dzięki temu my pod potrzeby pracodawców będziemy ich przeszkalać. W tej chwili w lutym rozpoczniemy już kurs na wózki widłowe, które są ponoć bardzo na czasie. Później rozpoczniemy kurs na prawo jazdy na kategorii C, właśnie na kierowcę zawodowego. Również rozpoczniemy w tym kwartale kurs dotyczący właśnie bukieciarza, florysty z podstawami przedsiębiorczości. Zależy nam, żeby młodzi ludzie do 25 roku życia mogli również i własną działalność w tym zakresie uruchamiać. Czy macie jakieś rozeznanie rynku, bo to jest chyba ważne? Tak, ponieważ my tak naprawdę dzisiaj otwieramy tę swoją działalność, to jest naszą podstawą i wiele właśnie działań i czasu poświęcam, żeby rozeznać rynek. Dlatego staram się przede wszystkim rozmawiać z pracodawcami, jakich pracowników wykwalifikowanych im w tej chwili najbardziej brakuje. I ścisła współpraca z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Czy te szkolenia są odpłatne dla tych młodych ludzi? Właśnie, te szkolenia są bezpłatne, a dzięki temu, że Unia Europejska na to przekazuje środki, właśnie na ten cel Komenda Główna OHP pozyskała. Kiedy można zgłaszać się do ośrodka? Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 jesteśmy do dyspozycji młodych ludzi. Tu w budynku dawnego medyka. Tak, tak zwanym starym medyku, zapraszamy. Panie dyrektorze, wydaje się, że rośnie Wam konkurencja w pośrednictwie pracy, bo jest i punkt pośrednictwa pracy i ośrodek szkolenia zawodowego. Bardzo dobrze, ta konkurencja tylko powoduje to, że następuje rozwój, więc tylko się cieszyć. Jak Pan sobie wyobraża współpracę z tym punktem? No my już nawiązaliśmy współpracę, prawda, i już rozmawiamy o tej współpracy od jakiegoś czasu. Przekazujemy nasze oferty, które mamy do dyspozycji do tego punktu, żeby tu również osoby, które trafią, mogły się zorientować, co jest w tej chwili dostępne. No myślę, że ta wymiana informacji będzie następować cały czas. Tutaj też trzeba powiedzieć, że troszkę inni klienci również będą tu trafiać niż ci, którzy do nas trafiają. Ja nie widzę żadnego problemu. No tu będą trafiali młodzi ludzie, ale pozostający bez pracy. Tak, ale też młodzi, którzy nie mogą się jeszcze jakby zarejestrować, a więc osoby, które jakby szukają też swojej drogi na przyszłość, prawda? Czyli tacy, którzy mają 15-16 lat, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, a którzy już jakby z różnych względów życiowych, zakrętów, które ich w życiu spotkały, nie wiedzą, co ze sobą zrobić i one tutaj właśnie zostaną tą taką szerszą opieką objęci. Przypominam, że u nas się mogą zarejestrować raczej osoby, które już po 18 roku życia, ponieważ do 18 roku życia obowiązuje w Polsce obowiązek szkolny, tak? Czyli tutaj trafią ta tak zwana trudniejsza trochę młodzież. O. Powiedzmy jeszcze, jak wielu młodych ludzi jest bezrobotnych? Czy ma Pan taką statystykę? Mam, ale nie w głowie, tak? W każdym bądź razie powiem Panu tak, do 30 roku życia, tak? Bo to mogę powiedzieć, czyli tak właściwie to są bardzo młodzi ludzie, że takich ludzi jest w powiecie ponad 1200. Czyli oba punkty i Urząd Pracy i te punkty tutaj też będą miały zajęcie. Niewątpliwie tak. Tak jak wspomniałem, należy się cieszyć, że takie miejsca powstają, ponieważ im więcej takich jest miejsc, gdzie ludzie będą mogli zasięgnąć jakichś opinii, porady, są po prostu potrzebne. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Szczecinku organizuje szkolenia na uprawnienia energetyczne. Szkolenia są jednodniowe i składają się z dwóch części, seminarium i egzaminu państwowego. Są one adresowane do osób obsługujących urządzenia energooszczędne, cieplne i gazowe, tak zwane eksploatacyjne oraz dla osób nadzorujących eksploatację tych urządzeń, tak zwane dozorowe. Najbliższe takie szkolenie odbędzie się 22 stycznia w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, początek o godzinie 14.
W najbliższy piątek zapraszamy do obejrzenia magazynku kulturalnego. Magdalena Szkudlarek-Szarkowska i Maciej Gaca przypomną najważniejsze wydarzenia kulturalne minionego roku. Natomiast Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zaprasza na spektakl kabaretowy. Jacek Borkowski i Adam Mariański zaprezentują spektakl Seks grupowy, czyli psychoterapia. Spektakl już w piątek w sali Kina Wolność. Seks grupowy, czyli psychoterapia. I to za dwa dni w Kinie Wolność. Tak jest, już w ten piątek tutaj na deskach Kina Wolność. Można powiedzieć, że kolejna gratka dla maniaków, można powiedzieć, teatru, ale także kabaretu, bo zaprezentuje się przed nami Jacek Borkowski i Adam Mariański. No pewnie Jacek Borkowski jest Państwu znany oczywiście z serialu Klan, emitowanego w Telewizji Polskiej w Jedynce. Tak więc też miał okazję zaprezentować się również w maju na imprezie szczecineckich Amazonek, akurat troszkę może w innym nurcie, bo akurat bardziej miał występ i taki recital słowno-muzyczny. No ale teraz seks grupowy, czyli psychoterapia tutaj w Kinie Wolność, czyli Adam Mariański i Jacek zaprezentują pewną wizytę u właśnie psychoterapeuty, który będzie próbował właśnie w tych sytuacjach i sprawach damsko-męskich coś poradzić. No i oczywiście pomoże mu w tym publiczność, tak więc będzie dużo śmiechu, dużo zabawy. No i zapraszam serdecznie. Ostatnie bilety jeszcze są do nabycia tutaj w kasie Kina Wolność, tak więc zapraszam serdecznie. W ten piątek o godzinie 19 bawimy się w Kinie Wolność. Jutro, to jest w czwartek o godzinie 18 w Domu Kultury w Czarnem, odbędzie się spotkanie w sprawie obrony linii kolejowej Szczecinek-Chojnice. Spotkanie organizuje Ruch Społeczny Komitet Obrony Linii Kolejowych. Natomiast 19 stycznia o godzinie 18.30 na koncert w Kościele Mariackim zaprasza Białogardzki Chór Kameralny Belcanto pod dyrekcją Pawła Mielcarka, który wystąpi z orkiestrą uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Białogardzie. Juniorzy Gryfa Szczecinek wygranym meczem z wiceliderem tabeli zakończyli rozgrywki w Lidze Wojewódzkiej Juniorów. Skończył się etap juniorski w naszym klubie. Ta drużyna, która od 4 lat reprezentowała nasze miasto, doszła do końca swojej ligi juniorskiej w tym sezonie. W przyszłym sezonie juniorów nie wystawimy, ponieważ większość drużyny to są już maturzyści, którzy w tym roku zdają maturę, daj Boże im, żeby wszyscy się dostali na studia, poszli dalej. Będą nas reprezentować kadeci. No, dla mnie jest to koniec takiego właśnie pewnego etapu pracy z pewną grupą. Co prawda nie idę na żaden urlop ani na odpoczynek, bo już jest zrobiony nabór w grupie chłopców malutkich, trzecia, czwarta, piąta klasa i już tam trzeba wziąć się od zera do pracy. No cóż, no tutaj chłopcy już dorośli, mężczyźni. Fajnie zakończyli, bo sezon był kompletnie nieudany, ale fajnie zakończyli z wiceliderem, wygrali 3-0. Taki na koniec prezent mi zrobili. No cóż, i dalej do pracy teraz. Teraz zaczynam z młodymi chłopcami. Dalej zapraszam wszystkich rodziców o przyprowadzanie dzieci w trzeciej, czwartej, piątej klasy, bo cały czas prowadzimy nabór i dalej szkolimy. Koszykarze basketu Szczecinek dzielnie spisują się na parkietach ligowych, a także w amatorskiej Elekont Basket Lidze. Kadeci wygrali wysoko mecz wyjazdowy z Herkulesem Białogard, a w Szczecinku będą walczyć o mistrzostwo ligi amatorskiej. Od samego początku roku bardzo dużo meczów ligowych, bardzo dużo wyjazdów. W ostatnią sobotę nasi kadeci Basket Szczecinek rozegrali wyjazdowe spotkanie z Herkulesem Białogard. Po trudnym początku pierwszej połowy, gdzie przegrywaliśmy 3 punktami, rewelacyjna, można powiedzieć, połowa druga w naszym wykonaniu, gdzie bardzo dobra postawa w obronie i przede wszystkim kilka szybkich ataków spowodowało, że no, wygraliśmy ten mecz znacząco, 73-40. No i to pokazało, że się rozpędzamy w miarę upływu czasu. Mam nadzieję, że nasza drużyna będzie coraz więcej tych zwycięstw tej kategorii wiekowej odnosić. Również startujemy z tą grupą wiekową w szczecineckiej lidze amatorskiej. W ostatni poniedziałek graliśmy już pierwszy mecz finałowy. Myślę, że takie zaskoczenie, bo z drużynami seniorskimi, które tutaj w Szczecinku występują na tych amatorskich parkietach, rozegraliśmy pierwszy mecz i również wygraliśmy 6 punktami, także dla mnie na pewno ten początek roku jako trenera bardzo ciekawy i taki pozytywnie, optymistycznie nastrajający. Najbliższy weekend to również koszykówka.
Tak, najbliższy weekend to zmagania naszych najmłodszych drużyn, rocznik 2000 i młodsi, czyli kategoria wiekowa młodzika młodszego. Jest to turniej wojewódzki o puchar prezesa firmy Emet. Jest to nasz sponsor, który tutaj pomaga dla tej najmłodszej drużyny i dlatego chcemy, żeby ci najmłodsi adepci koszykówki już mogli rozgrywać swoje spotkania z najlepszymi drużynami. Zaprosiliśmy do Szczecinka Spójnie Stargard Szczeciński, UKS 17 Żak Koszalin i Herkules Białogard. Dwudniowy turniej, sobota, niedziela przy hali przy ulicy Jasnej, hala Osiru. Także myślę, że również możliwość podpatrzenia tych najmłodszych koszykarzy. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie zaprosić kibiców, żeby dopingować nasz najmłodszy zespół. Pierwszy mecz gramy w sobotę od godziny 11:00. Przeciwnikiem będzie Herkules Białogard, także bardzo serdecznie zapraszam. Całą sobotę i pierwszą połowę niedzieli najmłodsi koszykarze basketu Szczecinek będą rozgrywać swoje mecze. Wojskowe koło PTTK w Jarusy zaprasza na pierwszą w tym roku imprezę turystyczną. Będzie to rajd pieszy zima. Rajd odbędzie się w najbliższą niedzielę. W imieniu zarządu Wojskowego Koła PTTK w Jarusy zapraszam na naszą pierwszą imprezę turystyczną w tym roku. Już w najbliższą niedzielę, 20 stycznia, zapraszam na cykliczny rajd zima. Rajd odbędzie się w Szczecinku trasą, niewyznakowaną trasą, trachą szczecineckich wież. Mamy ich w Szczecinku 6 budowlanych wież i szlakiem tych wież odbędzie się spacer po Szczecinku. Przypominam, w najbliższą niedzielę. Zbiórka o godzinie 10 przed dworcem PKP i rozpoczniemy sobie taki 5-kilometrowy spacer po Szczecinku. Poznamy historię naszych szczecineckich wież i zakończenie w budynku Sapiku przy ulicy Chilińskiego. Będzie krochóweczka, będą konkursy, będą upominki. Celem tego rajdu jest rozpoczęcie 43. sezonu turystycznego naszego koła, uczczenie kolejnej rocznicy wyzwolenia Warszawy i popularyzacja oczywiście turystyki pieszej i piękna naszego miasta Szczecinka. Tak więc w imieniu zarządu KPTTK w Jarusy serdecznie zapraszam na naszą najbliższą, pierwszą w tym roku imprezę. Zapisy w siedzibie koła PTTK w Jarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Bohaterów Warszawy. Miejsca są nieograniczone. Polecam, zapraszam. W niedzielę spacer po Szczecinku szlakiem szczecineckich wież. Koło wędkarskie PZW Jesiotr w Szczecinku zaprasza wszystkich członków koła na zawody podlodowe 2013, które odbędą się 10 lutego na jeziorze Wilczkowo. Zbiórka o godzinie 8 na parkingu przy kanale łączącym jezioro Wilczkowo i jezioro Trzesiecko. Metoda połowu dowolna, jedna wędka. Zapisy przyjmowane są w siedzibie koła do dnia 8 lutego. Zarząd koła gwarantuje atrakcyjne nagrody oraz gorący posiłek. W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej na jeziorze lub małej liczby zawodników, organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności, a ja już za chwilę zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.